Mnie osobiście przyświecała idea, jak poprawić estetykę tego miejsca. Natomiast obserwując z balkonu, co się tutaj dzieje, widziałam, że naprawdę dużo młodzieży jednak wykorzystywało to stare boisko w celach sportowych. Więc pojawił się pomysł, żeby połączyć dwie potrzeby, moją estetykę i zacięcie sportowe okolicznej młodzieży. W związku z tym wymyśliłam, że możemy zrobić nowe boisko z bezpieczną nawierzchnią, z siatką dookoła, więc też to trochę inaczej te w tej chwili mogą grać. No i jak już wymyśliłam, przeliczyłam, napisałam projekt, to rozmawiałam też z sąsiadami tutaj dookoła, z różnych stron, i z katowickiej, i od siebie z Dmowskiego. Jak już projekt, zadanie przeszło, wszystkie weryfikacje i zostało dopuszczone do głosowania, to wtedy tutaj staraliśmy się uzyskać jak największą ilość głosów, żeby faktycznie to boisko wygrało. Tak się udało i tak miesiąc trwało postawienie nowego. Jak tylko ściągnęli ogrodzenie budowlane, to od razu pojawiła się młodzież w różnym wieku. Fantastyczna inicjatywa oddolna mieszkańców. Pieniądze wydane z budżetu miasta, ale decyzja ich. Piękne podwórko przede wszystkim. W Śródmieściu są takie perełki, duże podwórka, które mają na swoim terenie też dużo zieleni, ale często są zaniedbane. I to, że sami mieszkańcy zaproponowali inicjatywę budowy boiska w tym miejscu i udało się ją tak skutecznie zrealizować, to fantastyczne. To dowód na to obywatelskie Opole, to też dowód na dobre pomysły mieszkańców i na to, że my jesteśmy otwarci, jesteśmy partnerem dla takich pomysłów. To pierwszy etap już mieszkańcy zapowiedzieli, więc będą kolejne. Przede wszystkim gratuluję tutejszym mieszkańcom, bo mają fantastyczne podwórko. Oaza zieleni w środku miasta i w ogóle tego miasta nie czuć. Koszty z budżetu obywatelskiego to 320 tysięcy. Dodatkowe pieniądze, gdyż te prace obok boiska, też żeby dokończyć, to brakowało 58 tysięcy. Dołożyliśmy z budżetu inwestycyjnego naszej Rady Dzielnicy tegorocznego. Więc to są te koszty. Na co to poszło? Oprócz tego, że ten tartan, żeby tu mógł powstać, tu był asfalt. Wywiezienie tego asfaltu jest z kosztami transportu około 100 tysięcy. To dlatego tu nie mogły wjeżdżać duże transporty, gdyż nie ma jak tutaj wyjechać z tego podwórka, więc to też powodowało, że ilość, krotność i koszty transportu i wywiezienie tego takiego, no, tej papy, to asfalt, no, zdegradowanego terenu, no to podrażało to tą inwestycję, więc całkowicie jakbyśmy tu mieli zdjęcie przed i po, to nie do poznania, co tu się wydarzyło. No ale najważniejsze jest to, że efekt jest udany, dzieci są zadowolone i to nie jedyne boisko, które mamy w planach, że tak powiem, w naszej inwestycji. I to boisko wielofunkcyjne też. Tak, no można grać w kosza, można grać w piłkę nożną, a pewnie jeszcze wiele innych sportów, które tutaj dzieci sobie same wymyślą. Czuję, że jest grupa mieszkańców, którym zależy na tym, żeby przestrzeń wokół nich była bardziej funkcjonalna i bezpieczniejsza.